Witam wszystkich bardzo serdecznie z sceny Smaczumistrz. To jest mój ostatni odcinek. Nie wiem, czy ostatni na zawsze, czy ten, tylko najnowszy. Po prostu powiem tak, to jest mój najnowszy odcinek. I dzisiaj przede wszystkim chciałbym wam pokazać proces kolonizacji planety. Jak wiadomo, potrzebne są statki kolonizacyjne. Mam ich 3, także spokojnie wystarczy. Tak, przede wszystkim co jest potrzebne, żeby osiągnąć możliwość kolonizacyjną na nową planetę, tak? Przede wszystkim badania, a w szczególności astrofizyka, tak? Astrofizyka. No nie, mam już wolny slot, mam 5 na 6 planet, że mam wolny slot, ale ogólnie wam pokażę tak. Wymagania, żeby rozwinąć astrofizykę, to jest tak, wiadomo. Przede wszystkim laboratorium badawcze poziom 1, potem laboratorium badawcze poziom 2, technologia energetyczna poziom 1, napęd impulsowy poziom 1, napęd impulsowy poziom 3, technologia szpiegowska poziom 4 i oczywiście laboratorium badawcze poziom 3. Wtedy można odblokować astrofizykę na poziomie 1, tak? A informacje? Informacje jakie są? Maksymalna ilość kolonii. No to tutaj co drugi poziom się odblokowuje jeden slot, tak? Ja mam łącznie mam 6 tych slotów. Ale dobra. Ja mam astrofizykę na poziomie 10, więc mi się odblokowało. Ja sobie sprawdzę więcej detali. O, tutaj jest konkretna informacja. Poziom 10, 5, maksymalna ilość kolonii 5, tak? Ale już mogę przeznaczyć na to 6 slot. I teraz przede wszystkim trzeba sprawdzić galaktykę, tak? Galaktykę sprawdzamy. No i mam wszystkie planety w jednej galaktyce. I myślę, że kolonizuj. Mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I myślę, że żeby skolonizować daną planetę, to przede wszystkim, moi kochani widzowie, trzeba kliknąć ten na przycisk w galaktyce w wolnym slocie, czyli tak na przykład jak tutaj jest 11 slot, to jest przycisk kolonizuj albo przenieś, ale klikamy ten przycisk, który wygląda jak hełm starożytny wojenny. Oczywiście potrzebny jest do tego statek kolonizuj. Potrzebny jest do tego statek, czyli statek kolonizacyjny. I teraz tak. Flota, statek kolonizacyjny, mam ich 3. Klikamy. A nie. Pokażę wam w stoczni, co jest potrzebne do tego, żeby wybudować statek kolonizacyjny. Wymagania do budowy statka kolonizacyjnego, który jest niezbędny przy kolonizowaniu nowej planety w galaktyce, w danym układzie słonecznym, to potrzebny jest i napęd impulsowy poziom 3, stocznia poziom 4 i też oczywiście technologia energetyczna poziom 1. No i tam laboratorium badawcze, to tak sobie sami sprawdzicie. A teraz ja wchodzę w galaktykę i powołuję do życia nową planetę. Iluminację 6. Von Alsten, Huitzen, bla 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 bla. Żartuję. Klikamy na przycisk kolonizuj, czyli ten, który wygląda jak hełm międzygwiezdny. Mam nadzieję, że przydadzą się moje uwagi co do procesu kolonizacyjnego, więc teraz klikamy
kolonizuj. I klikamy jeden. Jeden. Dalej. I misja kolonizuj. Kolonizuje nową planetę. Na przykład. Dobra. Metal. Wyślij flotę. Misja iluminacja planeta. I tutaj klikamy właśnie misję kolonizuj. Kolonizuj nową planetę musi pisać. Możemy tak maksymalnie na jeden na jeden statek kolonizacyjny 10 800 000 możemy maksymalnie wrzucić. Ja wrzuciłem metal i świeci się misja kolonizuj, czyli drugi symbol na palecie misji. Czyli misja kolonizuj się klikamy. I teraz klikamy wyślij flotę, żeby sfinalizować proces. Tak. I następny musimy odczekać teraz 34 minuty. Ja sprawdzę galaktykę. Sprawdzę galaktykę. I właśnie to jest właśnie misja będzie trwała teraz 34 minuty. Potem właśnie będę musiał nazwać planetę i rozwijać planetę tak jak pozostałe i w ten oto sposób się właśnie kolonizuje planety w danej galaktyce, w danym Układzie Słonecznym. Tak średnio kolonizacja trwa właśnie w ten oto sposób 34 minuty i 30 sekund. Po tym czasie dostaniemy do dyspozycji szóstą planetę i nazwę ją Iluminacja 6. Także cześć i czołem, kluski zostałem. Mam nadzieję, że Wam w ten sposób oto pomogłem w prezentacji procesu kolonizacyjnego nowych planet w grze O-Game. Także to był taki poradnik kolonizacyjny. Dziękuję wszystkim za wszystko. Cześć i czołem, kluski z rosołem. To byłem ja, czyli Malczumistrz O-Game, a to był dziennik planetarny numer 28, poradnik kolonizacyjny. Cześć!